Chcę wam też opowiedzieć historię pokrótce, bo dla każdego jest szansa. Wiecie, to nie jest przypadek, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Bóg chce pokrzepić, uzdrowić każde serce, również i moje. Ja się wychowałam w rodzinie, gdzie mam 3 braci, jeden starszy, 2 młodszych. Mieszkaliśmy kiedyś z moją mamą i z tatą na Pegerach. To wiecie, co to było kiedyś, już nie ma tego. No i mieszkaliśmy w bloku, w pięknym mieszkaniu. No i po jakimś czasie moi rodzice dostali propozycję od mojej mamy rodziców, czyli moich dziadków, że mogą dostać za darmo gospodarstwo. Bardzo ciężko, wiele lat pracowali moi dziadkowie, dorobili się ponad 10 hektarów, krowy, świnie, konie, 3 były, pamiętam, kury, kaczki, gęsi, wiecie, no po prostu żyć, nie umierać. No i się przeprowadziliśmy na to gospodarstwo. Dziadkowie mieszkali w takim domu, a my się wprowadziliśmy do kurnika, metrowo, to powiem wam, może od tamtej ściany do mnie, to był nasz dom, oczywiście o wiele niższy, co nie, tak z 2 metry w górę. Kury tam były kiedyś, kury zostały, że tak powiem, wyrzucone do innego miejsca. Tata wyremontował ten kurnik, postawił po środku taką ścianę, między ścianą był piec kaflowy, który ogrzewał 2 te pomieszczenia. To była kuchnia z pokojem. Nie mieliśmy łazienki, nie mieliśmy toalety, no ale co? Marzenia były, bo tatuś obiecywał, że zbuduje nam piękny dom. Był budowlańcem, słuchajcie, na Kaszubach, tam Kociewie, koło Chojnic. Zbudował w Chojnicach szpital, zbudował wiele domów ludziom, bo był jednym z najlepszych budowlańców w okolicy. Wszyscy go chcieli, bo miał taki fach w ręku, słuchajcie, jak mało kto. I naprawdę ja marzyłam o tym, żeby mieć swój pokój, bo mam 3 braci, jestem jedyną córeczką. Co się okazało, kiedyś mama mi opowiadała, że byłam córeczką tatusia, więc mogę sobie tylko wyobrazić, że mnie przytulał, bo ja nie pamiętam tych chwil. Mój tata niestety nie zbudował do dzisiaj tego domu i go pewnie nie zbuduje, ponieważ uwierzył w kłamstwo, że alkohol jest dobry. Tak bardzo wierzył w kłamstwo, że bił moją mamę, gwałcił ją na naszych oczach, robił jej straszne rzeczy. Kiedy pamiętam, mój tata wziął wszystko, co dało się stłuc, rzucał to w jedno miejsce, brał zastawę mojej mamy ze ślubu, wiecie, jakieś tam szklanki, talerze, po prostu wszystko stłukł, rzucił to w jedno miejsce. Oczywiście szkło rozcięło mi, odbiło się szkło i rozcięło mi kolano. Nie mieliśmy łazienki, więc ja nogę do zlewu w kuchni włożyłam jako 11-latka. Mama mi tu jakiś pasek zacisnęła na nodze, żeby krew nie leciała, a tata się ze mnie śmiał, ha, ha, hi, hi, krewka ci leci, o jakaś ty biedna. I wiecie, potem oczywiście brzydko nas nazwał, mówi, zbierajcie to teraz. Więc my to pozbierałyśmy z moją mamą, wyrzuciłyśmy to za chałupę. No i co? No i tata się położył, 7, nie wiem, czy to było jakoś 8 godzina, a tam wstał, otwiera jedną szafę, drugą, trzecią i mówi do mamy mojej, co ty ze mnie wariata robisz? Gdzie ty pochowałaś te szklanki? On nie pamiętał, jaką krzywdę wyrządził własnej rodzinie, ponieważ ten alkohol go tak bardzo okłamał, że bez alkoholu nie rozwiąże żadnych swoich problemów, tylko z nim. Ale niestety tych problemów było coraz więcej. Wiecie, my mamy z moim mężem dzisiaj córkę, która w lutym skończy i tutaj spaceruje z wujkiem. Jestem w szoku, że jest taka grzeszna. Ale ona, słuchajcie, wszystkiego się od nas uczy. No po prostu wypisz, wymaluj mamusia i tatuś. I ja byłam wypisz, wymaluj jak mój tatuś i mamusia. Mój tata mówił nie pal. A co robił? Palił, więc ja po kryjomu też paliłam. Jako 13-latka już. Mówił nie pij, a ja robiłam to samo. Z kolegami, z sąsiadami, tam u nas wszyscy mieli podobne domy jak u nas. No i żeśmy po prostu imprezowali. I ja w wieku 13 lat miałam już ogromną depresję, myśli samobójcze. No i mój brat najstarszy, ode mnie 2 lata starszy, został wyrzucony z domu. Bo wiecie, mój tata nie poszedł se do sąsiada, takiego byczka, nie posapał do niego, nie powiedział mu parę rzeczy, nie pobił się z nim, nie spuścił tych emocji, słuchajcie, które w nim tam buzowały, tylko znęcał się nad biedną żoną, również uzależnioną, bo mama się też uzależniła i współuzależnioną od niego. I znęcał się nad małymi dziećmi. Niedawno z moim tatą rozmawiałam, i mówi do mnie, a co ty myślisz, że ja nie mam myśli samobójczych? Mój tata do dzisiaj pije. 18 lat wyciągam do niego rękę i mówię, tatuś, Proszę, uwierz w Jezusa. Oddaj Mu po prostu swoje życie. On je naprawi, tylko musisz przestać pić. A on mi mówi, że on myślał o tym, żeby się zabić i nawet próbował kiedyś. A ja mówię, wcale ci się nie dziwię, bo każdy człowiek, który ma problem z jakimkolwiek uzależnieniem, kiedy już naprawdę traci wszystkie siły, myśli o takim głupim wyjściu, bo diabeł przychodzi i podsyca mu takie myśli. I wiecie, kiedy miałam te 13 lat, mój brat już był dosyć silny, więc mój tata wyrzucił jego, bo mój tata się sprzeciwiał, bronił mamy. No i ja pobiegłam do lasu, aby powiesić się, bo wiedziałam, że nie obronię dwóch młodszych braci, nie obronię mojej mamy, więc ze stresu, ze strachu pobiegłam do tego lasu i na szczęście brat mnie uratował. Kiedy miałam 16 lat, moi rodzice mnie wyrzucili z domu. Ja już nie byłam wtedy grzeczna, mieliśmy opiekę społeczną już konkretnie w domu, chcieli nas wziąć do domu dziecka. Z tego bardzo się cieszę i żałuję, że nie pojechałam do tego domu dziecka, bo bym nie mówiłabym wam tych wspomnień brzydkich, ale bym może mówiła wam historię, jak było w domu dziecka, jak się kłóciłam z koleżankami. I kiedy opieka społeczna też dała taką informację do sądu, oczywiście też moi rodzice mieli kuratora, kurator straszył mnie poprawczakiem. Nie dziwię mu się, bo przyjeżdżał, to pyskowałam, więc byłam po prostu złą osobą, uczyłam się od moich rodziców i od kolegów. Ale co chcę wam powiedzieć, kiedy rodzice powiedzieli mi jak najgorsze słowa, słuchajcie, nie życzę wrogowi mojemu usłyszeć takich słów od swoich rodziców, to oczywiście rodzice pokazali mi, najbardziej tata, że mam się wynosić. No i bardzo skracając historię, wybiegłam z domu, wiedziałam, że już nie wrócę do tego domu, bo nieraz spałam u babci, ale tym razem wiedziałam, że rodzice nie żartują i pobiegłam oczywiście gdzie? Do babci. Tam mieszkał mój starszy brat 2 lata już, a usłyszałam u babci, wracaj do domu, babcia nie jest domem dziecka, więc pobiegłam do koleżanki. U koleżanki dostałam herbatę i to było wszystko. Powiedziała mi, że nie może mi pomóc, bo sama ma problemy. Więc pobiegłam na tory i myślałam, że pociąg mi pomoże, rozwiąże moje problemy. Przez wiele godzin się darłam w niebo, za jakie grzechy ty mnie karzesz, co ja ci takiego zrobiłam. Myślałam, że Bóg jest starym dziadkiem z długą brodą i tworzy sobie ludzi i po prostu się nie interesuje tymi ludźmi. Wiecie, oskarżałam moich rodziców, oskarżałam wszystkich wokoło, a ja nie widziałam, że ja idę już tą złą drogą, że ja już się staczam na dno, że już piję, jak się napiłam, to już wszystkich przepraszałam, bo nie chciałam być taka jak rodzice. I nie wiem, po prostu ciągle się darłam do Boga, za jakie grzechy ty mnie karzesz, ale ja nie widziałam grzechów w swoim życiu, tylko widziałam w innych. I odwracałam się do tyłu, patrząc, czy jedzie ten głupi pociąg, czy nie jedzie. I dzięki Bogu nie jechał pociąg przez wiele godzin. Zapukałam do mojej cioci i wujka do domu. Tam byłam przez wakacje, pod koniec wakacji opieka społeczna dała pieniądze, abym mogła mieszkać w internacie. Wiecie dlaczego? Bo okazało się, że mój tata, jak pracował kiedyś w Pegerach, to należały mi się jakieś tam pieniądze, stypendium, mogłam otrzymać za to. No i dzięki temu dostałam to stypendium, nie na rękę, ale w postaci takiej, że zamieszkałam w takiej bursie, internacie, dostałam 3 posiłki dziennie, a słuchajcie, jak ja zobaczyłam te rarytasy, to takie jedzenie jak tutaj. No żyć, nie umierać, takie dobre, naprawdę. 3 posiłki dziennie, wiecie, u nas w domu moi rodzice przepili gospodarstwo w ciągu 5–6 lat. To my do lasu chodziliśmy kraść drewno z lasu, chodziliśmy do sąsiadów, kradliśmy ziemniaki od sąsiadów i jabłka od sąsiadów kradliśmy, chociaż można było iść się zapytać, sąsiad, pozbierać ci te jabłka, bo i tak zgniją, więc my sobie je weźmiemy. On by ja jeszcze dopłacił pieniądze nam, żeby to wziąć. Ale mojej mamy duma nie pozwalała, żeby iść się zapytać. Ja ją wiele razy prosiłam, pójdę, jak taki mały gówniarz byłam, to chciałam iść i zapytać. Ona nie pozwalała, to po ciemku, wiecie, jesień jest, nie? To taka szarówa, szybko jest, ciemno. To my po omacku, a to zgnite, to dobre. I żeśmy najadali się czasami tymi jabłkami. Moja mama chudła w oczach, bo nie dawała swojemu żołądkowi zjeść, tylko nam, dzieciom. Ja dopiero później, jak się nawróciłam, to zrozumiałam. Ale wiecie, kiedy zamieszkałam w tym internacie, zamieszkałam w pokoju z koleżanką, dostałam książki, dostałam ubranie. Tego też często w domu brakowało, bo rodzice no niestety przepili to wszystko. No i kiedy Miałam śniadania, słuchajcie, to była największa radość, bo nie wiem, czy jedliście takie kanapki, takie 3-, 4-, 5-piętrowe, nie? Nie zrobię wam teraz smaku, bo jesteście najedzeni po obiedzie, ale naprawdę ja się tak cieszyłam, bo bułeczkę na pół, dla mnie ktoś miał w szkole bułkę, to był z bogatej rodziny, nie? Ktoś miał chleb, no to już w ogóle szycha, nie? Ale ktoś miał, jeżeli ktoś miał bułkę, dla mnie ten człowiek był po prostu z takiej bogatszej rodziny. I jak ja chodziłam z bułką, taką, wiecie, na pół, masełko takie, co się noża nie boi, szyneczka prawdziwa, nie świecąca, tylko taka dobra, żółty serek, pomidorek pachnący, ogóreczek, zamykałam bułeczkę i inni chodzili oryginalnymi butami, bluzami, świecili po korytarzu w technikum, a ja świeciłam czym? Bułką. Ja naprawdę się tak cieszyłam. No i później człowiek się gdzieś tam przyzwyczaił i wiedziałam, że jest to jedzenie, ale na początek się najadałam na zaś. Nieraz się najadałam w życiu na zaś, więc nieraz sobie rozepchałam żołądek, ale nie wiem, czy się myliście kiedyś na zaś. Tam był prysznic w tym internacie. My w domu nie mieliśmy łazienki, więc chodziliśmy do obory, więc człowiek się załatwiał, to sobie pogadał z krowami i z kotkami. Tak było, no nie będę wam ukrywać, ale tak było. A tutaj, słuchajcie, łazienka pachnąca, a ja w nocy spałam, tak 2-3 razy miałam, że się budziłam i zapragnęłam pójść do toalety. Nie za potrzebą, ale jako 16-latka szłam do kibelka, siadałam na toaletę i cieszyłam się, że mam tą toaletę, a za drzwiami jest prysznic. I brałam na początku z 3-4 razy prysznic, bo mówię, na zaś się umyję. Później zrozumiałam, że mi tego nie zabraknie. Ale jednak zabrakło, bo opieka społeczna po jakimś czasie zobaczyła moje oceny, wagary, kłamstwa, rozruby. Nie będę wam tutaj szczegółowo mówić, bo szkoda na to czasu, nie ma się czym chlubić. No i powiedzieli jednym słowem, nie warto w GOŚ-ie inwestować. Mieli prawo, bo my jako małżeństwo czy fundacja też nie inwestujemy w kogoś, kto nie chce zmiany w swoim życiu. I wiecie, kiedy ja się wyprowadziłam z tego internatu, nie wróciłam do domu, bo wiedziałam, że będą albo 1 trup, albo 2, ponieważ w moim sercu była ogromna nienawiść do mojego taty. Miałam dwie takie sytuacje, gdzie prawie zabiłam mojego ojca. Oczywiście on był już zabity w moim sercu, już pociachany nożem na kawałki. Tak bardzo go nienawidziłam i wiele razy mówiłam mu prosto w twarz: zobaczysz, ja kiedyś cię zadźgam, prosto w serce wsadzę ci nóż, z radością pokroję cię na kawałki, pójdę do więzienia, ale w końcu moja rodzina będzie wolna od ciebie, potworze. Tak bardzo go nienawidziłam, bo on zniszczył całe nasze dzieciństwo, zniszczył nam wszystko, co powinno nas cieszyć i radować, wiecie? I jednej chwili pomyślałam, że nie warto do domu wracać, więc było hulaj duszo, piekła nie ma, zamieszkałam u przyjaciółki i w wieku 20 lat zrozumiałam, że nie skończyłam szkoły. Moje technikum zostawiłam, nie dałam rady. Jestem osobą bezdomną, uzależnioną, więc 3. raz targnęłam się na swoje życie, chciałam się utopić w Przeręblu. Sobie myślę, no to teraz raczej mnie nikt nie uratuje, wskoczę pod lód, wiem, gdzie sąsiedzi łowią ryby, gdzie są przeręble. I wiecie, Pan Bóg jest niesamowity. 2 facetów mnie uratowało, wsiadłam do nich do auta z myślą, że może jednak oni mi pomogą odejść z tego świata. Prosiłam ich, żeby mnie wywieźli do lasu, a jeden z nich się odwrócił, ja siedziałam z tyłu, oni z przodu, jeden z nich poklepał mnie po lewym ramieniu i powiedział: zobaczysz, twoje życie się zmieni. Słuchajcie, na 100% wiem, że to byli aniołowie, że to był dotyk po prostu z nieba, bo jakby mnie oblał kubłem zimnej wody i ja się ocknęłam na chwilę z takiej depresji, z myśli samobójczych, ze smutku. Po prostu poczułam, nawet nie poczułam, ja wiedziałam to, że jest dla mnie nadzieja. Ja to zrozumiałam wewnątrz, ale jak wysiadłam w pobliskiej miejscowości, dworzec przede mną był otworem, sylwester, zimno, -15 stopni, ja w trampkach, w dżinsach, w jakiejś cieplejszej bluzie. Ale przyszła do mnie myśl, że mam zapukać do koleżanki, która 4 lata mówiła mi: Gosia, Pan Jezus cię kocha. Mówiłam: słuchaj, słucham? Mnie? Mnie Jezus kocha? Ty jedź do mojego domu rodzinnego i pokaż mi tam Boga. Wiesz, kto jest Bogiem w mojej rodzinie? Pięści i alkohol, ja takiego Boga znam. Ty mi mówisz, że Jezus mnie kocha? Ona mówi: Pan Jezus cię kocha i ma dobre myśli o tobie, myśli o pokoju, a nie o niedoli. I ja się pukałam w głowę i mówię: dziewczyno, te stare babcie, brzydko je nazywałam, niech one wierzą w Jezusa, ale ja nie widzę Jezusa w swoim życiu. Dzisiaj widzę w wielu sytuacjach, gdzie Pan Jezus był, a ja Go nie widziałam. Mogłam kiedyś umrzeć, a Jezus mnie uratował. I wiecie, skracając historię, pomyślałam, że nie będę spać na dworcu, tylko zapukam do tej koleżanki. To była ostatnia osoba, do której chciałam iść, ale zrozumiałam, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wiecie, jak jeździmy do więzień, ja się pytam tych osadzonych, czy kobiety, czy mężczyźni, gdzie są wasi znajomi, z którymi robiliście jakieś wałki, piliście, ćpaliście, bądź robiliście dobre rzeczy. Kto z nich was odwiedza, pisze listy, nie wiem, wyśle 20 zł, żebyś do rodziny mógł zadzwonić. I oni głowa w dół albo mówią: tu mój ziomek siedzi, nie? Ze mną. I zobaczcie, jak ci się noga osunie całkowicie w życiu, stracisz wszystko, nie ma nikogo. Ale ja znam kogoś, kto jest prawdziwym przyjacielem. I tym przyjacielem jest Pan Jezus Chrystus. I wielu z nas tutaj powie to samo. On nigdy mnie nie zawiódł. I nawet kiedy ja odsuwałam rękę, mówiłam: nie chcę pomocy, to On i tak znalazł taką drogę, że był przede mną i pomagał mi. Co nie znaczy, że On za mną szedł, nie. Ale Bóg jest naprawdę tak łaskawy i miłosierny, że moja głowa tego nie ogarnia, jak jest dobry Bóg. Ale Bóg też czeka, bo kiedyś nasz czas się skończy tutaj na tej ziemi i może być za późno, ale dzisiaj jest dzień, gdzie powinniśmy pojednać się z Bogiem, każdy z nas. I wiecie, to był ten dzień, kiedy ja zapukałam do drzwi mojej koleżanki i to była ostatnia osoba, do której chciałam pójść, bo wiedziałam, że ona będzie mi mówić o Panu Jezusie Chrystusie. I kiedy ona zapukała, wiecie co zobaczyłam? Lub kogo? Pana Jezusa. Nie w długiej szacie, długich włosach, jak to niektóre filmy pokazują, czy obrazki, nie o tym mówię, ale w jej uczynkach zobaczyłam Pana Jezusa. Ona jedyna mnie przyjęła pod swój dach, chociaż miała małe mieszkanie, tatę alkoholika, problemów pełno. Sama była też z problemami. Dała mi swoje ubranie, dała mi jedzenie, jeszcze mama grochówkę wtedy gotowała. Wiecie, dała mi mały Nowy Testament, tak zwana Gedeonitka. Ja ją oczywiście położyłam na bok, bo ja też czytać za bardzo nie umiałam wtedy. I ja się ze zmęczenia położyłam spać i zasnęłam, a ona położyła na mnie rękę i mówi, że wtedy Bóg coś w jej sercu uczynił, że pierwszy raz w życiu poczuła taką wiarę, bo ona nie wierzyła w to, że ja się zmienię. To jest trochę tak dziwne, ale tak było. A położyła na mnie rękę i pomodliła się z wiarą. Wierzyła w to, że Bóg wysłucha jej modlitwy. Panie Boże, pomóż tej dziewczynie. I na drugi dzień wydarzył się cud, ale najpierw chcę wam zaśpiewać piosenkę pod tytułem Jezus. Niektórzy z was znają Izajasza. To posłuchajcie, co Izajasz napisał o Panu Jezusie. Głosić może o każdej porze zet, jak zaufaj Panu jedynemu wszechmogącemu, jak urodzony, uzdrowiony i skrzeszony jest jak strumień życia. On nie płynie wcale z ukrycia, lecz z serca otwartego od Jezusa jedynego i do tego Syna Ojca wspaniałego. Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty? Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty? Kto uwierzy naszej wieści, tej cudownej opowieści? A ramię Pana komu się objawiło, to Ci, stary, nawet się nie przyśniło. On był zgardzony, mąż boleści, doświadczony, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Jego znak. Aha. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie i je znosił. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze i wasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, aby On mógł dotknąć dzisiaj Twojego ramienia. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i niektórych nawet znienawidziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył i na niektórych życie źle wkroczył. Nad nim się znęcano, z niego się naśmiewano. Wiedział, że już mu nikt nie pomoże i znosił to w pokorze. Nadeszła godzina jego, nie chciał nic innego, tylko złożyć swoje życie w ofierze. I zrobił to szczerze, ja w to wierzę, że Jezus Chrystus zrobił to dla ciebie i to szczerze. Bo tak mówiąc między nami, Jezus Chrystus wstawił się za przestępcami i za nami. Bo tak mówiąc między nami, Jezus Chrystus wstawił się za przestępcami i za nami. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Amen. I na drugi dzień poszłyśmy na podobne spotkanie jak to. Było nas trochę mniej. I wiecie, usiadłam całkiem z tyłu. Była młodzież, która pięknie śpiewała. Mieli próbę muzyczną i zaśpiewali ostatnią swoją piosenkę, którą musieli przećwiczyć. To była pieśń Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię oprę się, on najbliżej jest, zawsze troszczy się Jezus, królów król i Pan panów. I Duch Święty tak na mnie stąpił, słuchajcie, że nie da się tego opisać w piosence, co ja czułam wtedy, co Bóg uczynił w moim życiu. Nie da się tego opisać w książce, nagrać filmu, teledysku, ale jeśli mogę wam opisać, to czułam się, jakbym nigdy nie zgrzeszyła. Czułam się tak kochana, jak nigdy w życiu. Jakbym nigdy nie dostała w twarz od taty, jakbym nigdy nie była wyrzucona, prześladowana w klasie, czy jakbym nigdy ja nikomu nic złego nie wyrządziła, wiecie? 100% miłość i akceptacja. Przecudowny jest nasz Pan i wiem, że w tej chwili moja dusza, ja po prostu cała zostałam zmieniona przez mojego Pana, naszego Pana, bo Jezus Chrystus zamieszkał, wiem, w moim życiu. On stał się dla mnie najważniejszy, bo po 2 tygodniach zrozumiałam, że ja 2 tygodnie nie palę, 2 tygodnie nie przeklinam, 2 tygodnie nie piję, 2 tygodnie nie chodzę na te durne dyskoteki szukając miłości, nie wiadomo jakiej. 2 tygodnie czytam Biblię, 2 tygodnie wyznaję wszystkie moje grzechy i winy Bogu. I zrozumiałam, że Jezus mi naprawdę pomógł i zmienił. 2 tygodnie nie bezdomna nie byłam, miałam pracę od razu tego dnia i mieszkanie. Dłuższa historia. Ale wiecie co? Czytając Biblię, kiedy zaczęłam czytać, nie wiem jak wy, ale ja zaczęłam od Ewangelii Mateusza, nie? I miałam problemy ogromne z czytaniem. I jak przeczytałam pierwszy rozdział, to wiecie co tam jest? Rodowód, nie? Słuchajcie, pierwszy raz w życiu miałam książkę, naprawdę książkę, to jest Biblia, po prostu jest zbiór ksiąg, ale ja nigdy w życiu żadnej książki nie przeczytałam i się zdecydowałam, że przeczytam całą książkę, całą Biblię. I to był dla mnie hardcore, bo jak ja zobaczyłam, co tam jest napisane, ja nigdy w życiu przez to nie przebrnę, nie? Ale już później zaczęło się coś dziać i zaczęłam poznawać życie Pana Jezusa na tej ziemi. Kiedy doszłam do rozdziału 6 Ewangelii Mateusza, zrozumiałam, że ja znam coś z tej świętej księgi. Ojcze nasz! Słuchajcie, tak się ucieszyłam, że nie jestem aż tak głupia, bo nie czytałam nigdy żadnej książki, ale ja coś znam. Ale czytam dalej, a Pan Jezus mówi do apostołów. 6 rozdział. Jeśli przebaczysz swoim winowajcom, to Bóg Ojciec przebaczy ci twoje grzechy. Ale jeśli nie przebaczysz, w cudzysłowie tak mówię, wrogom swoim, nie? To Bóg nie przebaczy ci twoich grzechów. I zrozumiałam, że jeżeli ja nie przebaczę mojemu tacie, to Bóg nie przebaczy mi moich grzechów. Przecież Bóg mi przebaczył wszystko to, co robiłam dotychczas. Odwróciłam się od swoich nałogów, złodziejstwa i tak dalej. Ale z tym jednym grzechem, nieprzebaczenie, pójdę do piekła. I powiedziałam Bogu wszystko, co miałam w sercu. Łzy mi się lały jak z kranu. Powiedziałam, mamie przebaczam, ale temu potworowi nigdy nie przebaczę. Nienawidzę go, dalej chcę go zabić, zadźgać. Po prostu, słuchajcie, wylałam całe moje serce przed Bogiem i płakałam strasznie. To był taki ból i powiedziałam, Boże, ale jeżeli Ty możesz, to pomóż mi. I moje usta się otworzyły i krzyknęłam, ja kocham mojego tatusia! Zatkałam swoje usta ręką, bo to wyskoczyło jak petarda. I Bóg wlał, uwierzcie, to tak wyglądało, jakby Bóg miał wiadro i, w tym wiadrze była miłość, która się nigdy nie kończy. Bóg zaczął lać, u mnie się przelało. Ja zaczęłam skakać, miałam wtedy 20 lat, jak 5-latka, na łóżku krzycząc z radości, że kocham mojego tatusia, kocham mojego tatusia. Pojechałam parę dni później do domu, wchodzę do naszego kurnika, mój ojciec jak mnie zobaczył, wpadł w szał, u nas to było takie a la normalne, krzyki, wrzaski, przekleństwa, gdzie ty byłaś, przezwiska, wezwiska, policja cię szukała, machanie rękoma, wiecie, ja zawsze byłam taka sama jak mój tata, kończyło się to bardzo często policją. Tym razem, kiedy tata krzyczał, wrzeszczał, mówił, że policja mnie szuka, co ja wyprawiam, gdzie ja byłam, skłoniłam swoją głowę stojąc w progu i mówię, przyjechałam was przeprosić za moje nieposłuszeństwo. Mój tata duże oczy, mama puściła garnek, bo akurat myła naczynia z wrażenia. A ja się spojrzałam na siebie i zrozumiałam, że Duch Święty jest ze mną, że mnie prowadzi. Tak bardzo mocno wiedziałam, że On jest ze mną i zrozumiałam jedno, że Bóg jest moim Bogiem, Jezus Chrystus jest moim Bogiem, że pięść i alkohol nie rządzi już mną. Podeszłam pół metra od mojego taty twarzy i mówię, pamiętasz, tatuś? Jak w Wigilię przy policjantach powiedziałam ci, że cię nienawidzę, że chcę cię zabić? A on mówi, tak, pamiętam, z taką złością. To teraz ci mówię, tatuś, że cię kocham. A mój tata zrobił duże oczy, odwrócił się na pięcie i poszedł do drugiego pokoju i bardzo mocno płakał. Chciał schować swoje łzy, nie pokazać nikomu, ale nie dał rady. Wiecie, to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Modlę się 18 lat. Bóg zmienił bardzo mojego tatę. Wiecie, mój tata nigdy mi nie podawał ręki. Mój tata nigdy mnie nie przytulał. No ja nie pamiętam takich chwil. Pewnie przytulał mnie, tak jak teraz mój mąż naszą Zuzię. Pewnie jak byłam taka malutka, pewnie mnie przytulał, ale ja nie mam takich wspomnień. I mój tata dalej dzisiaj mieszka na tej melinie. To ten kurnik to już jest melina. Mama się od niego wyprowadziła. Dzięki Bogu jej nie bije. Ale tata dalej dzisiaj kocha bardziej butelkę od swojej córki. No, fakt jest taki. Wiecie, modlę się i powiedziałam kiedyś do mojego taty, że będę się modlić każdego dnia. Kiedyś przestałam się modlić. Wiecie, to było gdzieś po 5 latach, jak się nawróciłam. Mówię, Boże, już się nie będę o nich modlić, przecież to coraz gorzej jest. Czym się więcej modlę, tym jest gorzej. Więcej piję. A na jednej konferencji, podobne jak to, dla młodzieży to było, podchodzi do mnie chłopak, który mnie w ogóle nie zna i mówi, dlaczego przestałaś się modlić o rodzinę? I mówię, co, skąd ty to wiesz? Bóg mi to powiedział, że masz się modlić dalej. I od tamtej pory dzień w dzień, proszę Pana, żeby mój tata zrozumiał jedno, że alkohol go niszczy, a Chrystus chce odbudować jego życie. Pragnę, żeby mój tata kiedyś poszedł z naszą córką na plac zabaw. Naprawdę, pragnę, żeby przyjechał do nas i po prostu pobył z nami. On chce być w tej swojej jaskini, gdzie ciągle się użala nad sobą, jaki on jest biedny, bo nie chce uwierzyć, że Jezus go kocha i jego córka również. I wiecie, modliłam się jednego dnia, jeszcze wam powiem na koniec taką historię, żeby, mówię tak, Boże Ojcze, jesteś moim Ojcem. Nie pamiętam, czy mój tata dał mi jakiś prezent, nie pamiętam, czy mój tata kiedyś sadzał mnie na kolana, nie pamiętam. Ale daj mi jakiś prezent, dostaję codziennie, mam co jeść, mam się w co ubrać, mam ciepłą wodę w kranie, czasami zimna, bo wyłączą ciepłą. Ale wszystko mam, co jest potrzebne do życia, tak ludzkiego, nie muszę się o to martwić. Ale chciałabym od ciebie jakiś prezent. I minęło 5-6 tygodni, pojechałam do domu rodzinnego, już w tamtym czasie mama była wyprowadzona, dzwonię do tego kurnika, mój tata otwiera drzwi i ja mówię, cześć tatuś. On mówi, cześć córka, otwiera swoje ręce i mnie przytula. Ja go chcę puścić, bo się zdziwiłam, a on mnie jeszcze bardziej do siebie przyciągnął i przytulił. I słuchajcie, naprawdę jakby mi się czas zatrzymał. Niebo otworzyło i usłyszałam głos: córko, to jest mój prezent dla ciebie. I ja się w tych ramionach tak rozpłakałam, jak malutkie dziecko. I powiem wam, że to był najpiękniejszy prezent w tamtym czasie, jaki dostałam od Pana Boga. Bogu za to dziękuję, że naprawdę On jest tym, który wie, co jest dobre dla nas. Tylko my mamy iść za Nim, a nie On za nami. Niech Bóg was błogosławi, niech da wam siłę walczyć o swoje rodziny, o swoich przyjaciół, o swoje życie może najpierw trzeba. Niech Bóg was w tym prowadzi i zaufajcie Mu, bo ja nie znam żadnego przyjaciela innego. Wiecie, dla mnie Jezus jest pierwszy, a mąż drugi. Jeszcze zaśpiewamy Przyjaciela mam? Już, chodź. Kto zna, niech śpiewa. Uwielbimy Pana naszego. Przyjaciela mam. Jego przyjaciółmi, kochani. Myślę, że tak. Przyjaciela mam. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się. Gdy o Jego ramię oprę się, w Nim nadzieję. Jeśli chcesz, przyjdź, pomodlimy się, ale Jezus jest tutaj i On zna twoje serce. Zawołaj do Niego. To nasz Pan, to nasz Bóg, to Jezus Królów Król. To nasz Pan, to nasz Bóg, zawsze z nami. To nasz Pan, to nasz Pan. Błogosławił każdego z nas Twoją wolnością, Twoim uzdrowieniem, aby każdy, kto ma jakiś nałóg, ale nie chce tego nałogu, abyś zabrał to, Panie. Błogosławimy Twoje święte imię, wywyższamy Ciebie, Panie Jezu. chwała Tobie na wieki wieków.